Minęły 3 dni, a ten prorok wciąż się jeszcze nie pokazał. Mam nadzieję, że nie popełniłem błędu, obdarzając go zaufaniem. Nie popełniłeś. Klany zbierają się zgodnie z twoim rozkazem, ale dotarcie do nas zajmie im trochę czasu. Musimy więc natychmiast rozbić obóz. Chcę, żeby po przybyciu moi żołnierze mieli zapewniony wikt i schronienie. Tak jest, wodzu. Wojowniku, czy są jakieś wiadomości od groma Hellscreama? Powinien już być tutaj wraz z klanem wojennej pieśni. Nie, wodzu. Już od pewnego czasu nie mamy żadnych wieści od Hellscreama. Do diaska, grom. Gdzie ty się podziewasz? No, tutaj gdzieś zniknął nasz. Coś trzeba zrobić? Wojownik. Mrugający przycisk na górze ekranu oznacza, że twój dziennik misji został uzupełniony o nowy wpis. Kliknij na tym przycisku, aby dowiedzieć się więcej o celach misji. Co on ryby poszedł łowić? Kiedy Deon otrzyma polecenie wydobywania złota, automatycznie zacznie kursować pomiędzy kopalnią a twoim najbliższym wielkim holem. Tutaj Halem masz chyba kilku dodatkowych peonów. Złoto. Ilość złota, które posiadasz, wyświetlona jest w prawej górnej części ekranu. No i cacy. Gdy peoni wracają do wielkiego holu ze złotem, powiększają jego zapas. Za honor! Szkolenie jednostki zabiera trochę czasu. Jeśli zaznaczysz wielki hol, czego możesz chcieć zobaczyć wskaźnik postępów szkolenia. No, trzeba zrobić koszary. Gotów do pracy! Chyba farenkę czy dwie. Aby móc wyżywić większą populację, musisz zbudować dodatkowe legowiska orków. Dostarczają one pożywienia i pozwalają na wyszkolenie większej liczby jednostek. Aby buduj zbudować koszary. Legowisko, wybierz jednego z peonów. No, teraz on jest w tym budynku. Wnoszenia budynku w panelu dowodzenia. Możemy go od razu kliknąć tutaj. Wtedy po skończeniu budynku pójdzie kopę do drewna. Zauważ, że na panelu dowodzenia dostępne są też nowe przyciski. Aby zbudować legowisko orków, kliknij na przycisku Wznieś legowisko orków. Następnie wskaż myszką miejsce, w którym chcesz postawić budynek. Kiedy znajdziesz już odpowiednią lokację, kliknij lewą myszką, aby rozpocząć budowę. Właśnie umieściłeś punkt zborny dla twojej budowy. Za tym razem, gdy jednostka z tego budynku zakończy szkolenie, będzie automatycznie podążać do tego punktu. Aby umieścić punkt zborny, zaznacz jedną z budowli, w których mogą szkolić się jednostki i kliknij prawym przyciskiem w miejscu, gdzie chcesz ustawić ten punkt. Tak. No już gościu skończył. O nie. Gotowe! No, w nic nie powiedział, dobra. Tak, można ustawiać punkt zborny prawym przyciskiem myszki, ciap. Trzeba wyszkolić 5 tych siepaczy. Kontynuuj produkcję siepaczy, aż osiągniesz wymagania misji. Powiem dobra, wam, że dobra. Jak ktoś już wie, praca. Jak tu wszystko ma. Aby zwiększyć tempo wyrębu drewna, wyćwicz dodatkowych peonów i wyślij ich do pracy w lesie. Powiem wam, że jeśli już ktoś wie, jak tutaj wszystko tym obsługiwać, Warcrafta, jakie sterowanie i tak dalej, tego typu wstawki mogą być naprawdę bardzo interesujące. No super, wiem o tym. Tak. Czego ty chcieć? Chcieć legowisko orków. Tu je zbudować. Ja to zrobię. No to rób. Tak, tu jest 3 peonów. To jeszcze dziabnę jednego. Na 2 niestety brakuje mi złota. Albo i nie. Oddam życie za hordę. Siepacza lepiej. Nie chce mi się czekać. Trzeba więcej złota. Trawę najdłuższa tu jest produkcja siepaczy. Kontrol 1. Za honor. Za każdym teraz, kiedy ciśnie 1. Za gotowe. Będziecie mieli ten oddział. Aha, jedno legowisko. Bardzo dobrze. Tak. Dobra. Wojennym młynie worków możecie pozwala robić. Na szereg modernizacji, które po opracowaniu pozwalają na ulepszenie twoich jednostek. Dziękuję. Płyn, aby zobaczyć, jakie modernizacje są dostępne. Widzę je. Wszystkie dostępne usprawnienia pojawiają się jako przyciski na panelu dowodzenia wojennego młyna. Aby je opracować, kliknij na nim lewym przyciskiem myszki. Prawym się nie da, haha. Niesamowite. Oczywiście muszę mieć więcej złota, więcej drewna i tak dalej. Mnie osobiście interesują siepacze. Kiedy skończy się ta produkcja,
wyskoczy filmik, w którym ludzie kończą budowę tego mostu i zaatakują mnie, ale bez obaw. Gotowe! Wierzę, całkowicie zablokują. Teraz, kiedy legowisko jest gotowe, możesz wyznaczyć peonowi nowe zadanie do wykonania. No, drewnij się. Warto robić ulepszenia, przynajmniej pierwszy poziom. W sumie drugi też, a trzeci tylko jeśli rzeczywiście potrzebujemy. Na przykład podczas walki z jakimś innym graczem, albo w późniejszych misjach, gdy to wręcz byłoby wskazane i niezbędne, to jest wskazane i niezbędne, wtedy warto robić też trzeci poziom. Tak, główne zadanie zostało wykonane, założyłem bazę, mogę już wyjść naprzeciw. O, tak jak mówiłem. Twoi orkowie naruszyli układ o internowaniu. Schwytaliśmy już jednego z waszych dowódców. Jeśli się teraz poddacie, darujemy wam życie. Wodzu, oni mówią, że złapali jednego z naszych dowódców. Może mają na myśli Groma? Mam nadzieję, że nie. Ale jeśli rzeczywiście schwytali Hellscreama, gorzko tego pożałują. Lok Tar Ogar! Dalej, moi wojownicy! Musimy przegnać ludzi! Tak. Jak już słyszycie, wieżyczki obrywają. Coś trzeba zrobić? Co ty chcesz? Zbieraj złoto. Przydałaś będzie. Nie miał to co ten. O, jakie lagi. Czego ty chcesz? No, drewno. I cacy. Bierzmy się do roboty. Tak. Chodźmy. Przywalmy. Załatwić. Kurczę, już nie pamiętam, czy zdążyli, chyba nie zdążyli zniszczyć nawet jednej wieżyczki. No jasne. Przemieść Trala i resztę swoich sił za most. Haha, byłem pierwszy. Za honor! Dabu! Tak. No. Jeden z twoich budynków został uszkodzony w czasie walki. Wiem o tym. Aby naprawić uszkodzone budynki, wybierz peona, naciśnij przycisk naprawy, a następnie kliknij lewym klawiszem myszki na odpowiednim budynku. Dobrze, ten czas pokażę taką ciekawostkę. Niech oni sobie biją. Kiedy zaklikamy owce na śmierć, w sumie może być to jakaś świnia albo ptak. O właśnie. Piękny widok. Dobra, oni już zniszczyli te wieżyczki. Nie trzeba tego robić. Można ominąć, a te wieżyczki zjadą. Myślę, też można zaklikać, ale nie chcę mi się marnować czasu. Badania zakończone. Tutaj są klatki, tak. Kiedy zaatakujemy tych ludzi, ta klatka się otworzy i wyjdzie stąd nowy wojownik. Atakujemy prawym, jeśli byście nie domyślili. No widzicie. Bierzmy się do roboty. Już mamy 6 siepaczy. Tak. Dabu. Dabu. Za honor. Dabu. Za honor. O, ludzik. Na normalnym ta gra jest dość prosta. O, to jest szaman. Duchy są całkiem przydatna jednostka. Kiedy jednocześnie kontrolujesz wiele jednostek rzucających czary, czasem konieczne jest szybkie przełączenie się między nimi, żeby chcenie posiadanych przez nich zakres. Za honor! Korzystając z interfejsu grupy, możesz to zrobić bez konieczności osobnego wybierania każdej z nich. No, to bardzo fajne. Zauważ, że zaznaczone jednostki pokazane są w połowie dolnej części ekranu w postaci za małych potworów. Jeden z nich podświetlony jest na żółto. Oznacza to, że należy on do aktualnie wybranych podgrup. Możesz przełączać pomiędzy podgrupami, naciskając klawisz Tab lub klikając na jeden z niepodświetlonych portretów. Tab, no właśnie. To uaktywnienie podgrupy i oj, kurczę. Jej zaklęć w panelu sterowania. A ja pod tabem mam screenshoty, no to za screenshotciłem sobie. Tak. O. Taki fail. Ty można bardzo spowolniać. Za hordę! Jak widzicie, tutaj pisze oczyszczenie na tym zaklęciu i N jest na żółto. Wystarczy kliknąć N i wybrać dowolnego. To jest takie spowolnienie. Działa też bardzo
ofensywnie bardzo mocno potwory. O, rycerze. Przyszedł twój czas. To będzie tu? Odkryliśmy, gdzie tak. Trzymają groma, ale tego obszaru strzegą umocnione wieże strażnicze. To jest miejsce. Musimy uwolnić Helskina. Wieża strażnicza. O, bijesz mojego grunta. Się patrzę. Grunt po angielsku. Jestem twocem. A ja nie. Dobra. Wieże strzelnicze najlepiej rozwalać po kolei. Będą się od razu przerzucać na szamanów, ale... O, jednak nie. Może na trudny mają taką zwiększoną inteligencję. Przyszedł twój czas. No, trzeba jeszcze zniszczyć tą trzecią wieżę. O, ile mam surowców. Tak. No i czemu nie widać co? Za honor. No. Za honor. Ui. No i zadanie wykonane. Grom uratowany. Wszystko w porządku? Mam się dobrze, braciszku. Na szczęście zranili tylko moją dumę. To świetnie, bo właśnie się stąd wynosimy. Na dobre odchodzimy z krain ludzi. W końcu, za mną, mam pewien pomysł. Możemy odpłynąć na statkach ludzi. Doskonale, ale będziemy musieli zaczekać na resztę. Horda się zebrała, wodzu. Czekamy tylko na twoje rozkazy. No i cacy. A teraz ruszaj, młody Tralu. Płyńcie na zachód, do Kalimdoru. Tam znajdziecie swoje przeznaczenie. Tam twój lud zapewni sobie zbawienie. No, do zobaczyska w odcinku trzecim.